Maneczko, siemaneczko, z tej strony Alfa i Beta. Dzisiaj trochę inny odcinek będzie. Otóż będziemy czyścić bilon wydobyty z wody, z jezior. Podczas pobytu zbieranego jakieś, nie wiem, całe wakacje. Otóż tyle nominałów nam wpadło, tu są piąteczki. Jak widać, dwójeczki, złotóweczki. Lepiej brzmi 100 groszówki, nie? Dobra, 50 groszy, 20 groszy, 10 groszy. No i tutaj żółtaków w pakiecie, ale tych żółtaków nie mam zamiaru czyścić, niech sobie będą. Tak to się prezentuje w całości, a więc tak, powiem wam, ile wpadło mi nominału przez okres wakacyjny. 5 zł tutaj są. Mam sobie zapisałem na karteczce, wcześniej policzyłem. 130 zł. Dwójek wpadło nam 108 zł. I jedno złotówek, 100 groszówek, jak to lepiej brzmi. 56 zł. 50 groszówek 24,50. 20 groszówek 14,60. I 10 groszówek 9,80. No i domowym sposobem to zrobimy. Wszystkich chyba nie będzie trzeba czyścić, tylko te zasiedziałe takie brudasy. To tak, otóż tak sobie przyszykowałem garnuszek folią. No i piasku będziemy czyścić i oczywiście w wodzie. Stopniowo będzie wszystko pokazywane na filmiku. Fajny efekt filmiku. Trochę brudasków sypałem. Jeszcze nie powiedziałem tam wcześniej, ile wyszło na tego bilonu. Plus i minus. Znaczy normalnie z tego bilonu, co widać było, nie? To wyszło nam 342 zł. 90 groszy tych żółtaków nie liczę. I proszę patrzeć, co będę robił teraz. Kuchni polowa taka na działce, bo w domu nie chciało mi się tego robić. Na działce jesteśmy. No i co? Odstawiam na razie. Włączam ten gazik. I tak na 15-20 minut zostawimy to. Później się wyjmie, ostudzi. Piasek się weźmie. Kurwa, wszystko zapadło. No i będziemy czyścić później. Bo... No i tak na 15-20 minut zostawimy. Minęło 15 minut. Wyłączamy. Podnosimy. Garneczek jest, tak. Wezmę wodę, zaleję. Niech ustygnie. Monetki nam ustygną. Później wyjmiemy to. Będzie dalszy proces czyszczenia. Już moniaczki ustygły nam. Wybierzemy jakiegoś brudaska. Otóż moczymy go w wodzie. Piasek mam. Można powiedzieć, jakiej piaskownicy czy czegoś. No i co? Trzeba szorować tak jak na plaży. I zobaczcie, jak ładnie moneczki się nam czyszczą. Tak aż do skutku, jaki zależy efekt pożądamy. No oczywiście obiegowy randzik, monotonna praca, ale jak to mówią, nic za darmo nie ma. Zobaczcie, jaką mamy dwójeczkę. O, gdzieś hops uciekła. Otóż taka nam się zbiła. Dwójeczka.
obiegowa. No i co? Weźmiemy jeszcze jeden jakiś zajazd. Piętunia. Wszystkich po kolei nie będę pokazywał, jak to... Bo to... Jakbym miał tak wszystkie osobne, to bym nie wiem, ile mi to zajęło. Dziwny połys chcę zrobić, to do aparatu się daje, ale patrzcie, ładna czyściutka. Zrobione i zobaczcie zajazdy takie tutaj, a te trzy dolne są czyszczone. No i co później? Na podsumowanie jeszcze może weźmiemy takie podsumowanie, zrobimy coś jeszcze. Dobra, start. Taki efekt po czyszczeniu bilonu, niektóre takie mało takich zostało, co w środku ma jeszcze taki różowy nalot, ale że nic, większość jest czysta. I tu dwie piątki się zrobiły, takie inne odcień, ale tak reszta to, jak widzicie, jak ładnie doczyściło, nie ma co narzekać. Okay.